Od 2 lat w prywatnej hali magazynowej w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej składowane są toksyczne odpady. Bez zezwolenia zgromadził je najemca hali. O całej sprawie policję zawiadomił jeszcze w 2021 roku właściciel obiektu. W tej sprawie zapadł już nawet wyrok. Czy to kolejna bomba ekologiczna w Mysłowicach i czy w związku z tym mieszkańcy mają powody do obaw? To sprawdzała Fatima Orlińska. Już po kilku minutach przebywania w jednej z hal magazynowych odczuwalne są ból głowy, drapanie w gardle, a w powietrzu unosi się woń lakierów i rozpuszczalników. To tam od ponad 2 lat najemca, który wynajął halę od prywatnego przedsiębiorcy, składował niebezpieczne odpady, których ten do dziś nie może się pozbyć. Jak wykazało prowadzone postępowanie, w ich skład wchodzą m.in. rozpuszczalniki, odpady farb i lakierów, odpady z klejów i oleje silnikowe. Mauzery, które są ukryte za big bagami, które tam dopiero Państwo zobaczycie, zostały odkryte przez policję na skutek zapachu, który właściwie zaczęły wydawać i to zaczęło niepokoić tutaj nas, co tam się znajduje właściwie w tych workach, jak się później okazało, za tym są ukryte mauzery. Następnie odbył się proces sądowy, bo najemca też się przyznał do wszystkiego. Najemca odbył też karę pozbawienia wolności, a dziś nie poczuwa się do odpowiedzialności za pozostawione w hali mauzery. Nikt też nie zweryfikował, jaka ilość niebezpiecznych substancji w hali zalega, jednak licząc po zajętości powierzchni szacuje się, że to ponad 1000 ton. Właściciel hali zarzuca władzom miasta, że te nie chcą się podjąć usunięcia zastępczego odpadów, tłumacząc, że magazynowane w hali nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców miasta. My uruchomiliśmy zgodnie z obowiązującym prawem całą procedurę związaną z zabezpieczeniem odpadów tutaj przy ulicy Robotniczej i przymuszeniem właściciela hali i osób, które przywiozły te odpady, aby je wywiozły. Jestem pewny, że te odpady zostaną wywiezione. Pan, który jest właścicielem hali, twierdzi, że tam jest niebezpiecznie, a prowadzi tam nadal działalność gospodarczą i zarabia pieniądze, wynajmując halę. Nie wierzę w przypadki, że odpady niebezpieczne lądują najpierw w Dąbrowie Górniczej u tego samego człowieka, a potem w Mysłowicach w hali. I on nie wie, co mu do hali przywożą. Śledztwo w prokuraturze zakończyło się, a w toku jest postępowanie administracyjne wszczęte przez mysłowicki urząd. Prezydent miasta podkreśla, że wbrew temu, co mówią jego przeciwnicy polityczni, zgody na przewóz i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych przy Robotniczej ze strony miasta nigdy nie było. Odpiera również zarzuty o tym, że niebezpieczne odpady z Brzezinki nie zostały zutylizowane. To jest już druga bomba, która została podrzucona do Mysłowic. Pierwszą teoretycznie udało się zneutralizować. Teoretycznie, dlatego że informacje, które do nas dopływają, a którymi dzisiaj zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i prokuratura, wskazują, że odpady nie zostały zutylizowane, a tylko zmieniły lokalizację. Tę sprawę wciąż bada prokuratura w Katowicach. Urząd Miasta w Mysłowicach deklaruje, że posiada całą niezbędną dokumentację, która potwierdza, że chemikalia z Brzezinki zostały wywiezione i zutylizowane w Niemczech. Przypomnijmy, ich wywóz zakończył się rok temu, a łącznie było to ponad 8 tysięcy ton trujących mieszkańców substancji.